Okej, i możemy zaczynać główne danie dzisiejszego streama, czyli klikanko lochów na paladynie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy weekend epicki, więc no coś tu podziałamy. Brakowało mi tego weekendu epickiego, chociażby żeby tutaj runki dostać w itemkach, żeby już mieć punkty życia na maksa i tak dalej, więc będziemy się starali to dzisiaj zrobić. Dwa gemiki mi duże poleciały, obydwa dla mnie. Więc sobie tutaj na pewno wymienię jakieś słabsze. I co więcej, salek mamy w dalszym ciągu tylko dwie piętnastki, jak dobrze widzę. Tutaj mamy Uniwersa i tu mamy Vulkuna, więc tych, co już mieli. Także no gemy kopać. Może w niedzielę spróbuję coś tam pokopać i ewentualnie w poniedziałek odcinek będzie z tego. Ale no wątpię, no na takich procentach po 50 grzybów za skipa, szkoda grzyba. Na początku sobie zrobimy wszystko, co nam może dać expa. Dzisiaj mamy też event pupili, pierwszy dzień. Więc czekałem z tymi środowiskami specjalnie, żeby tutaj, wiecie, dalej polecieć i przy okazji dostać po trzy jedzonka zamiast po jedną. No właśnie, tak myślę, ale zobaczymy. No nie, akurat sensu tego kopania to nie ma dzisiaj zbyt dużego. Dobra, i na razie tutaj chyba tyle. Lecimy teraz z dzynią. Okej, tu też powinno pójść fajnie. I co, tego liska jeszcze machniemy? Liska chyba nie. A nie, poszedł jeszcze, okej. Tu mamy w niedzielę, tu mamy środa. To wszystko trzeba będzie połapać w przyszłym tygodniu. Tutaj sobie podbijemy, mamy level. Dokładnie to, o co mi chodziło. Tu w poniedziałek. Okej, to mamy we wtorek. I chyba tyle. Może nam jeszcze jakieś jedzonka dla ponika polecą, ale wątpię, żeby to teraz ubić. Dobra, dalej, kogut. Tu mamy akurat dużo jedzonek. Pyk. Tego powinniśmy zrobić, dokładnie. I kolejnego jeszcze ubijemy, przepałkę. Czy to już będziemy musieli zrobić jutro albo pojutrze? Kogieniut, a co ja powiedziałem? Dobra, przepałki raczej nie i dzisiaj tego sobie złapałem i już go nakarmiłem. Tam kilka misji musiałem zużyć. Troszeczkę awki. Kogut? A, no bo ja tak mówię w skrócie, no. Dobra, czyli pupile na razie git. Sprawdzamy SF Toolsa, czy na coś mamy fajne procenty. Przed przebierankiem jeszcze. O kurde, mamy. Mamy. Portal do piekieł chyba ubije. Także zrobimy to jeszcze. Raczej powinniśmy to zrobić, chociaż. No, śmiesznie to wygląda. Mamy tak, na toksyczne drzewo 7%. Na wieżę mamy 4 i na 13 piętro mamy 1,64. Czy ja tu mam w ogóle coś jeszcze do pokazania? A, mam jeden portal, co go dobiłem. To możemy obejrzeć w międzyczasie. Czyli tak, wieżę sobie klikniemy, toksyczne drzewo kliknę. Na meduzę mamy 0,14, no to na meduzę się musimy przebrać. I może pachołki i smoczy skarbiec 0,01, reszta not possible. Czyli okej, od czego zaczynamy? Może od tej strefy mroku, to przy okazji jakieś pachoły poprzebieram. To jest wojownik, to padnie szybko, mam nadzieję. Kurde, nie wiem o co chodzi. Dzisiaj mam jakiś głos taki z tyrany. No ale wiecie, tak to jest. Z gardłem się pracowało cały dzień. Kumacie, o co chodzi. Dobra, siedzi. Kiedy będzie epik na magu? Nie wiem. Nie wiem, czy się będę na tym magu przebierał teraz. Nie wiem, czy nie lepiej poczekać już na ten legendarny loszek. Tak jak mam być szczery. Dlatego, że szkoda chyba surek, żeby teraz to wymieniać. A ja i tak tam mam na jeden loch takie sensowne procenty. To jego to i tak klikniemy bez przebierania. Także lepiej chyba po prostu sobie, wiecie, odpuścić i w kwietniu na legendarnym loszku się tak przebrać konkretnie i wtedy też więcej lochów tam pocisnąć na tym W50. Dobra, no to nam padło. Ale to nam już chyba nie padnie. Sprawdźmy to. 0,80 na niego. No to nie, to już nie ma co. Dobra, czyli tak, teraz jeszcze wieżyczka. W sumie to może jak po wieży się poprzebieramy trochę, to nam jeszcze jakieś procenty urosną.
Też mamy event Kowala, to jest w ogóle... Ja w ogóle nie wiedziałem, że w ten weekend będzie event epicki. Dowiedziałem się dopiero kilka dni temu o tym. To jest zajebiste dla nas. To już jest chyba trzeci weekend epicki na U1. Jak się nie mylę. Chociaż nie. Pierwszy weekend... Tak, drugiego było, trzeciego nie było i teraz jest. No, to jest trzeci... Trzeci ten... Weekend epicki. Chociaż tyle, no nie mamy tu żadnych czarnych gemów z Black Friday jak na W60. Nie mamy tu żadnych, wiecie, elevatorów, żeby jakieś legendarne gemy były. Legendarny gem jeden do broni. To chociaż te epiki trochę boostują. Dzięki Milik, że wpadłeś. Miłych urodzinek. Trzymaj się. No tak, tak, no chodzi mi o takie łatwe czarne gemy, że tak powiem. Jak to miało miejsce na W60. Bo tam, że już niektórzy mają, to wiadomo. Dobra, tu mamy jeszcze... Jeszcze zwiada. Czy on nam by padł? To jest 67 wieża. Okej. A ile masz Isenor gemów na HP, bo nie spojrzałem? I teraz Maguś. To my chyba Magusia nie ubijemy. Dobra, to tak, tu mamy jakąś czapkę sensowną. Dokładnie. Nic? No to weź sobie z 1 na HP wrzuć i resztę na siłkę w takim razie. 15 salka domino stary. Każda 15 salka to jest 1% na czarny gemik. 15 salka i w górę oczywiście. I dobra, tu mamy maga, to już chyba na razie stop. I co? No i ten komendant Koma, on nam może da 2, 4, 4 jeszcze. Jakby nam się udało go pokonać i wtedy byśmy zrobili przebieranie. Nie gram w Valoranta, cookie streamer. Ja w nic innego nie gram oprócz Shakesa. Przynajmniej na razie. Jak będzie lepszy internecik, to może w coś innego pogramy, ale... Ale nie wiem, czy mi się chce na streamie w coś innego... O, dokładnie. Nie wiem, czy mi się chce na streamie tak szczerze w coś innego grać. To już obejrzeliśmy, możemy odznaczyć, lecimy. Czy w ogóle dźwięki z gry są dobrze, bo... Chyba dobrze są. Jak tak patrzę. Dobra, siedzi, to sobie zrobimy tu do kibelka. No nie, no nie, no 004 mamy na to 13 piętro. Dobra, to przy... A, może jeszcze tornado, może jeszcze tornadem dobijemy jakiś 2, 4, 5 może by się udało, nie wiem. Fajnie by było. No, ja też się już przyzwyczaiłem. W sensie, stary ekran lochów był fajniejszy jak... jak komuś... Wiecie, wysyłaliście na przykład lochy. To było spoko. Bo wtedy mogłeś od razu tak jakby wszystko objąć, no nie? Może ja się będę mutował, jak będę takie coś robił, bo wam nakurwia do mikrofonu pewnie. No napiłem się już właśnie. Ej, ten... To tornado to też na mnie pada z tego co widzę. Nie no, to nie ma sensu tego klikać nawet. Dobra, trudno, przebieranie. Konieczne jest nam potrzebne przebieranie. Runek wam jeszcze tyle, bo nie pokazywałem. Brakowało mi chyba 6 ulepszeń. Siemanko, Leterek. Brakowało nam chyba 6 ulepszeń. A bodajże z, nie wiem... 4 kupców z rzędu mieliśmy skipy. 7-dniowe. Teraz mi ostatnio trochę tych ulepek poleciało. Brakuje mi... Raz, dwa, no teraz mi brakują 4. No, no to ostatnich 2 kupców były ulepy, ale tak to same skipy. Z jednej strony spoko, bo jakieś tam większe procenty na broni i tak dalej, ale z drugiej strony to nie wiem. Przyzwyczaiłem się z W60, że nam bardzo szybko, o proszę bardzo, że nam bardzo szybko leciały te ulepki. Siemanko Biskit, witam cię. Biskit, wiesz, że miałem do ciebie pisać? Bo tak już się kilka streamów z rzędu nie było. I nawet się miałem pytać, co tam słychać i czy wszystko ok. Słyszałem, że podobno od mefedronu są problemy z gardłem, ale nie wiem. No Monster, nie zażywam takich substancji. Więc w moim przypadku to raczej nie od tego. Dobra.
Jakieś ręce. Ile nam dają bronie w ogóle? Nawet takie zwykłe. Plus 18. No my broń nie tak dawno wymienialiśmy, no ale... O kurde. Ale się przyda oczywiście. Dobra, to możemy kupić. Też będzie do kibla. Albo na jakiegoś pachoła. Lecimy dalej. Ciekawe, czy do mnie byś napisał? No, ciekawe. Właśnie myślałem o tym THC, ale chyba mi się nie chce tego szukać i się bawić w podmianki. Ja tu też miejsca nie mam za dużo w tym eku. Tutaj specjalnie kupiłem ten pasek, bo od razu mamy runkę fajną. To mogę wrzucić do kibla, żeby już mieć dzisiaj z głowy wrzucenie. Odzyskamy sobie klejnocik. To będzie do, też do kibla na przyszłość. Tak jak mi coś poleci z ulepszoną, to sobie wymienię, ale... Ale no, na razie nie. Nie mam po prostu miejsca, no jak sam widzisz. Jeszcze myślę, jak te gemy dobrze oga. A, tu mi leci dopiero plus jeden ta ulepszona jakość. O kurwa, to nie zakładam. To bym musiał 5 itemów założyć. To nie zakładam. Po prostu. Zresztą ta ulepszona jakość to i tak tylko pomaga tak naprawdę na bronie. No bronie ci lecą, to widać po prostu, że większe średnie są. O proszę. Ciekawa broń. Można podmienić. I się zastanawiam, czy tutaj nie wrzucić tej siły. Chyba tutaj wrzucę tą siłę. Runki na pachołki to my sobie poszukamy innej. W sumie to mogłem... No nie, bo ja tą siłę odzyskam potem, bo ona jest mocna. Dobra, to na razie niech to będzie jako nasz gemik. Lecimy dalej. Fajna brońka, duży rozrzut. I plus 18 to sporo. To co nam jest jeszcze potrzebne? Buty... Buty i klata. 4 dni przespałem? Nie no, Biskit, nie wmówisz mi, że spałeś 4 dni. Bo teraz zauważyłem tą wiadomość. Musiałeś coś innego robić jeszcze. O, jest klatuwa. Trochę pancerza tracimy, kurde, na tych itemach. Oj. To sądzę o tym, że Random Bruce oglądał świnie? A co ja mam sądzić? Niech każdy tam ogląda, co uważa. A co, jak jest niedźwiedziem? Ja pierdolę. Wy nieraz piszecie takie abstrakcyjne wiadomości, że ja nawet nie wiem, co ja mam odpowiedzieć po prostu. Nie, ja takich nie oglądam. Ja już wam wczoraj opowiadałem, że raz w życiu omyłkowo włączyła mi się kategoria z homoseksualistami. Tu są punkty życia 3, to wiecie co? Wymienimy to sobie po prostu. Ale to już było z 10 lat, no nie, z 8 może lat temu. I wiecie, to już zresztą wczoraj mówiłem, jak mi pisaliście o tej sytuacji z Bruce'em. I wiecie, ja tak przewijam na tym telefonie, przewijam. I tak mówię, kurwa. Czemu tu są same takie filmy? A potem się zajrzałem w pasek od przeglądarki i się... Tam wiecie, jak się wchodzi w jakąś kategorię, to jest taki ukośnik, nie? I się okazało, że tam mi się wybrało, ale to było przypadkiem. Od razu opuściłem tą stronę. No i tyle. To chyba jedyny raz, kiedy mi się coś takiego wydarzyło. Jakby to kogoś ciekawiło w ogóle, bo to druga sprawa. Ale no pytacie, to odpowiadam. Dobra, z tej brońki możemy odzysk klejnotu zrobić. I w sumie to HP, co my tu mamy? W tym miałem HP 330, czyli to był nasz najsłabszy. Dobra, to tu możemy wrzucić HP i już się nie będziemy z tymi gemami bawić. Okej, to nam jeszcze buty są potrzebne. No ale nie takie. To w takim wieku takie rzeczy oglądasz? Skragi, ja 8 lat temu miałem 15 lat. To w dalszym ciągu więcej niż ty masz obecnie. A chyba też takie rzeczy oglądasz z tego, co tam pisałeś na Discordzie. Także nie pierdol mi tutaj, koleżko. Ty, jeszcze większy. Jaką my w ogóle możemy runę w broni znaleźć? A, czyli 11 to jest max na ten moment. Dobra. Czyli okej, okay, robimy tak. Unegundzie damy tą dyszkę. I temu damy 11. Pyk. I możemy sobie
to jak najbardziej wymienić wstępnie. A, ja tu nawet gema nie mam. Co wy piszecie w ogóle? Rękawice. Kurwica, no. O, następna brońka. 8% do kibla. Mamy jakąś rózgę. Plus 60, no niezła. W sumie to... Czekajcie. O, właśnie, o to mi chodzi. Wojownik tu jest boostowany od podki, więc jemu damy 11. Tu mamy 10. I jeszcze dla Magusia coś znajdziemy. To może na razie poroluję tak nawet po zwykłe bronie, żeby tylko runki powymieniać im. O, następna 11, cyk. No i Kunegunda ma dychę, ale dobra, to już się nie będziemy napinać o takie pierdoły. Okej, szukamy dalej. No ciągle tych butów potrzebuję. I ewentualnie jeszcze punktów życia. W sumie to kupię, dobra. Będę miał jednego slota, ale już będę miał chociaż epiki do kibla na później. Są buty. A dobra, pierdolę już. Pancerz nam spadł strasznie przez tą wymianę itemów, jak tak patrzę. Wszystko nam praktycznie dawało na minus, ale dobra, na razie niech będzie. Na razie się nie będziemy napinać. Zaraz nam coś pewnie poleci. Okej, czyli tak. Jeszcze gabinet magii. Tu to by wypadało też potek poszukać. Jak już i tak golda sporo odłożyłem sobie. To może troszkę wolniej będę kopał na razie. W sensie kopał. Szukał. Tak na dwa miechy, żeby chociaż mieć wstępnie. A, jak wolno szukam, to mogę od razu punktów życia też szukać. O, dokładnie. Tu mamy 3, tu mamy 3. Tu możemy sobie wymienić. Pyk. To do kotła od razu. Tu mamy 3. To mogę w pierścionku wymienić. I dobra, i na razie jeszcze jednego itemka potrzebujemy. Nowego. Ty, nieśmiertelkę też już mam na niecały miesiąc. Jezu, jak to wszystko się kończy. Coś się kończy, coś zaczyna. Jak to mawia klasyk. Okej. Dobra, mamy wisior. Ej, a czekajcie. Ja w tym wisiorku mam słabego gema. Ej, to co ja coś odkurwiłem niedobrego. No, ten gemik z broni miał być do wisiorka. Zjebałem letko. Ale dobra, nic nie szkodzi. To w takim razie tutaj sobie wrzucimy po prostu tego. 3, 2, 6. O, w taki sposób. A to rozmontujemy, bo i tak już było w kiblu. No, nie ma tragedii. Ale to jest prawda, czy żartujesz sobie, Ewald? Że chcę startować. Żartuję? A. Nieźle się tak śmiać z Mateusza. Dobra, wszystko. Te buty tylko bolą, ale nie będziemy po jedne buty rolować. Może nam polecą z czegoś. Czyli jeszcze jedne punkty życia. Aha, i tych potek. Troszkę jeszcze. Dobra, cyk. I tu mamy... A, ja już mam 15%. A mam już 5%. Dobra, no kurwa, to po co ja to kupowałem? Jezu, nie myślę. Przepraszam. Shota mi pokazać. Shot był wycięty z kontekstu i była to konwencja. Konwencja artystyczna. Dobra, sprawdzamy procenty. W sumie to Kunegundzie tylko broni nie wymieniliśmy. To najbardziej może boleć, ale trudno. Lecimy. O kurwa. Na wieżę 25%. Oddało.
13 piętro, mamy podły liczy krupa, 2,50. Dobra, zaczynam od niego. Ja tu chcę jak najwięcej levela wbić teraz, bo jestem zdesperowany. No, dużo, dużo. A na meduzę ile mamy? Na meduzę nawet mamy prawie 3%, a było 0,14. No mówiłem, że to przebranie dużo da. Esteros mamy 1,50 nawet. Dobra, porobimy troszkę tych lożków. Na studia chodzę zaoczne logistykę Davix, a gdzie pracuję, to ci dokładnie nie powiem. Okej, okay, siedzi. 2,46 ledwo wbity. Obejrzymy to sobie. Tylko razy 3. Są jakieś rączki. To będzie do kibelka. W sumie to dobra, zaczniemy od najniższych, bo te najniższe nam dadzą najwięcej expa. Jak ten padnie, to nam powinien paść też piąty, tak mi się wydaje. Jeszcze 4 levele do 250. Od 250 chyba jest nowy pakiet, jak się nie mylę. Powiem ci, że ja tak mam z rana. Jak ja wstanę, to buszek jest po prostu... zajebiście smakuje. Nawet jakiś liquid, który jest dla mnie normalnie na co dzień słaby. O, siedzi. To mi smakuje, nie wiem z czego to wynika. Może po prostu niedobór nikotyny przez całą noc i dlatego smakuje, chuj wie. Dobra, i mamy jakąś klatę. Okej, okay, to to możemy rozmontować. Chociaż nie, chociaż... no dobra, niech będzie, wyjebane. Może to przez uzależnienie? Właśnie nie wiem szczerze, czy jestem uzależniony. Ja mam tak, że jak się czymś zajmę, to ja potrafię w ogóle przez cały dzień na przykład fajki nie przystawiać do mordy. Także nie powiedziałbym. Powiedział każdy uzależniony. Dobra, teraz... a, ja jeszcze golda nie wydałem. Co wy mi nie mówicie? Ja jebie. Jezu, przecież ja mam tyle golda. Zostawię sobie tak, nie wiem, z 5 milionów może? A, to trochę w sumie kosztuje. O, dzięki Wojtinie. Dobra, do 2K dobijemy, bo ta wieża będzie fajnie lecieć. Nie no, Ewald. O, 3% tam było, to mogłem na pachoła dać. Kurwo, ty, zacznij myśleć. O, jest broń dla zwiada. Pięknie. Runka ta sama, plus 58, wymieniamy. Powiem ci, Ewald, że na twoim miejscu bym poszedł, no. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak już płacę, no to jednak wypada iść, no nie? Mi po prostu jest szkoda tych pieniędzy, które tam płacę co miesiąc, żeby nie chodzić. W sensie, no wiadomo, nie chodzę na wszystko, bo to ciężko by było. Ale no... żeby po prostu... chodzę tak, żeby to zdać. O, może w ten sposób. Ej, nam się tu zaraz rozmontowania skończą. Kurwa, i znowu trzeba będzie wyrzucać. Najlepiej by to było oczywiście zostawić na jutro, no ale wiecie. No padnie, chce paść, dokładnie, chciał. Plus 60, potężne rękawice i nawet nie musimy robić dziury, bo możemy to zrobić tak, cyk. Jak studia zaoczne robisz, to rzeczywiście zdajesz, bo się uczysz, czy jednak prawda jest w tym, że jak płacisz, to się przechodzi. I nie do końca tak to wygląda. Z mojej oceny powiedzmy, o kurde, jakaś brońka znowu. Plus 9%, ale na 3 staty. Minus 8, no ale plus 100 głównych. No nie wiem w sumie, ale wymienię, niech będzie. Tylko tą runkę chociaż sobie zmienimy. W mojej opinii, na mojej uczelni jest tak, że na zaocznych jest łatwiej. Masz mniej godzin, o wiele, mniej czasu w ogóle na te studia musisz poświęcić.
niż na dziennych. Natomiast to samo to, że płacisz i zdajesz, to tak na pewno tak nie wygląda, Davix. Dlatego, że u mnie zaczynało bodajże około 70-80 osób na pierwszym roku, a w tym momencie nas zostało jakoś, nie wiem, ze 30. Niecała połowa odpadła. Także to tak nie do końca działa, że płacisz i przechodzisz. Jednak musisz jakieś minimum dać od siebie, ale no to jest minimum jednak mimo wszystko. Ja na przykład w obecnym semestrze... Nie, no nie wiem, ile było dokładnie. 70-80 powiedziałem i zostało gdzieś 30-40, no coś takiego. Nie liczę tego. Tak około podałem. No musisz dać, mówię, coś tam od siebie, ale ja na przykład w tym semestrze praktycznie nic od siebie nie dałem, a zdałem ten semestr bardzo łatwo. No ale też nie uważam, że jestem debilem, nie? W sensie, może nie jestem najinteligentniejszym człowiekiem na świecie, ale nie uważam, że jestem debilem, więc naprawdę dużo rzeczy możesz pozdawać na samą logikę. Nie musisz być jakoś giga mądry albo się jakoś tam giga uczyć do tego. No i tyle, nie? Jakoś się zdaje. Siemanko, Spliff, witam cię. Zobaczcie, jak nam pięknie to tornadko poszło teraz po wymianie. Dobra, tu jeszcze mamy. Tu może dobijemy. Logistykę zaocznie, Gazej. Ego top? Nie, no kurde, to nie jest ego top. Szczerze, mam wrażenie, że na tych studiach, na których jestem, to problemy mają jedynie takie dzbany, ale takie, wiecie, na pewno mieliście kiedyś do czynienia z takim człowiekiem, który po prostu jest głupi. Najzwyczajniej w świecie. I proszę nie pisać, że teraz macie, bo to będzie niemiłe. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. No są tacy ludzie, którzy no nie grzeszą inteligencją. I takie osoby właśnie na moim roku, zauważyłem, mają problemy ze zdaniem. A jak ktoś jako tako myśli, to raczej nie ma takich problemów. Dobra, na razie stop. Co my tu... Dobra, może wiecie co? Jeszcze jednego skana. Czy ja ten Esteros jestem w stanie zrobić po tym wydaniu Golda? O Jezu, na wieżę mamy 0,11, na Esteros mamy 0,30 tylko. Na 13 piętro 0,75. No dobra, to lecimy w strefę mroku. W takim razie. Czasem właśnie tak to wygląda niestety. No ale to najbardziej pokazuje, że... Nie, to, że masz jakiś papierek, nie znaczy, że... Jesteś człowiekiem myślącym. Niestety. Ile my w ogóle mamy na tą meduzę? 4% ponad. Ja cięż nie pierdolę. Dużo, dużo. No to tak. Ten ołtarz raczej zamkniemy do końca i zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. Siedzi. Bam. Dwa rozmontowanka tylko zostały. W sumie to dobrze, że na tą wieżę nie mamy dużo, bo się epików nie zmarnuje chociaż. Szkoda, że nie leci żadne 3% do PZ. Ej, ale chociaż nie, bo my na razie z tymi lochami tymi to nie mamy problemów. Jak będziemy mieć jakieś problemy, to może jeszcze pachołkom ubiorę punkty życia. Tak sobie myślę. Dobra, 2,4,9. I coś dla woja. No ale to na wszystkie cechy. No musimy sprzedawać, trudno. Dalej. Ochynny gremlin. Na niego mamy chyba 7%. Czy mam naturalnie kręcone włosy? Niestety tak, Gucek. Niestety jest to naturalne. O, i tu już mamy plus 8, dobra. Ej. W sumie to czekajcie. Znajdziemy tą 11 Kunegundzie i może jakieś punkty życia przy okazji. Bo mi jej szkoda, że ma słabszą. Czemu niestety? No bo nie wiem, mi się nie podobają kręcone włosy w ogóle. Z tymi włosami nie da się nic zrobić. Nie, ja nawet nie wiem, jakbym chciał fryzurę zmienić, to nie mam opcji na żadną inną, bo się po prostu kręcą włosy. Przejebane to jest. Nikomu nie życzę. Oj, teraz mamy maga. Kurwica. No dobra, zobaczmy. E, nie, 2% mamy prawie na niego, no to on jeszcze padnie. Możesz mieć fryzurę jak Marciniak. No tak, no właśnie. Mając kręcone włosy, jedyna opcja na fryzurę to jest
ojebanie się na łyso. I tyle. Chociaż powiem wam, że kiedyś mi się to bardziej nie podobało, a teraz chyba mam po prostu wypierdolone i dlatego już tak nawet przyzwyczaiłem się, o może tak, do tych kręconych włosów. Dobra, jest 250. Mamy to. Znowu łuczek dla zwiada, natomiast no na wszystkie cechy tylko plus 2, runka dycha, więc wywalamy niestety. Lecimy dalej. Teraz mamy gremlina, to jest jeszcze zwiad. Jak on nam padnie, to nam się odblokuje ewentualnie dalej loch. Nie no, jak komuś się podobają kręcone, to spoko, nie? W sensie, jak ktoś tam chce, to niech sobie kręci, ale no... No niestety. Ja nie jestem fanem. I najlepsze jest to, że mi się tak kręcą od dziecka. I myślałem, że jak będę starszy, to się przestaną kręcić, bo na przykład mój ojciec miał kręcone włosy, jak był młodszy, a potem mu się wyprostowały i teraz ma proste. Moja mama ma kręcone, powiedzmy, do tej pory. Takie trochę. Tylko no wiadomo, jak to baby, nie? Baby to tam są jakieś prostownice, inne dupy, duperele, więc to też jest inaczej. Ale no, byłem skazany na kręcone włosy, można by powiedzieć. Ale no niestety, dzięki za radę, Ewald. Dobra, to nam jeszcze padło. Dobra, wiecie co? Może najpierw to my poklikamy to, na co jeszcze mamy fajne procenciki. Zacznijmy sobie od tego. Dokładnie. Ulepszona jakość. Dalej nam to coś pójdzie w tym? Może i pójdzie. Chociaż... No tak średnio bym powiedział. Myślałem, że do następnego maga, ale tu widzę, że nie bardzo. To dalej, ork na wilczku. Tego ubijemy łatwo, powinniśmy. Ej, my tu nie mamy w sumie takich giga dobrych procentów. Jak tak patrzę. Ork na wilczku był. No i tu już mam same małe procenty i to takie dość małe. Dobra, może jeszcze trochę tornadka. Może 2-5-1 by się udało. Okej, on nam padł, fajnie. I dobra, i to nam padło. Jakaś brońka. Do następnego woja powinniśmy pójść. Tak mi się wydaje. Zaraz to zrobię, no, zaraz to będę musiał zrobić, Wiktor. Dlatego, że no tu już jakiś opór jest stawiany, niestety. Dobra, 10 milionów mam. Okej, to po prostu na spokojnie. Poszukamy teraz zbrojowni właśnie takich runek na punkty życia dla pachołów i od razu ewentualnie czegoś dla siebie, jak nam polecą jakieś epiki znowu. Ja nie wiedziałem, że ja tu już mogę mieć 3%, ja myślałem, że mogę mieć 2 maksymalnie, a 3% to tak naprawdę 5 razy itemek wymienić runkę na pachołku i będzie 15. Także no powiedzmy coś tam pomogły te skipy. Oj, nie sprawdziłem. O, do klaserka to mamy w sumie. Dobra, to do klaserka mogę kupić. O kurde. Fajna brońka, plus 14, więc to dużo. Dobra, daj mi to. Pewnie, że tak. W sumie to broni szukałem tak na dobrą sprawę najbardziej. Oprócz tych runek, pięknie. I znowu na wszystkie staty, no ale kupię do klasera. Żeby mieć. Jest to niszowa gierka, no jak widzisz, Shakes nie robi takiego wow, jak na przykład, nie wiem, jakiś Minecraft, albo jakaś Liga Legend, albo coś takiego, no ale to, wiesz, nie ma co się dziwić, no Shakes
to jest w dalszym ciągu giereczka przeglądarkowa. Taki prosty kliker. Aczkolwiek tak jak Marek napisał, uważam, że Shakes, jak na to, że jest grą przeglądarkową, to się bardzo dobrze trzyma i bardzo dobrze z biegiem czasu się rozwinął. O kurwa. Jeszcze większy górny, jeszcze plus 6. No dobra. Skoro dało, to żal nie skorzystać. Kurwa, i runy nie zamieniłem. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje ze mną. Przepraszam, że musicie to oglądać. Dobra, mamy chociaż już runki i teraz jeszcze muszę runy w broni poszukać. Jedenastki. Bo zobacz, weź sobie pod uwagę jakieś gierki przeglądarkowe, które były powiedzmy te 10 lat temu, czy coś takiego plus minus popularne, to większość z tych gier na dzień dzisiejszy, no to już ich nawet nie ma, bo poupadały. A Shake, zobacz, oni bardzo dobrze robią, uważam, że to jest taka multiplatformowa gra, że możesz sobie pograć na Steamie, możesz sobie pograć na telefonie, możesz sobie pograć na tym, na przeglądarce, no gdzie ci tam wygodniej. No i są buty, ty. Zobaczcie, tego też szukaliśmy. Fajnie, oddaję to przebieranie dzisiaj nawet. No i tak, dużo też hajsu wydaje mi się, że idzie w reklamę tej gierki. Coraz to jakichś tam nowych, popularnych youtuberów czy tam streamerów zatrudniają. Po prostu płacą im, żeby reklamowali to na swoich streamach, wśród swojego community. No nie wiem, no. Tak naprawdę Shakes, gdyby nie to, że tak często jakieś się błędy zdarzają, sprawdzimy procenty, gdyby nie to, to bardzo dobra by to była gra. Ale przez to, co się ostatnio działo z tym nowym backendem i tak dalej, no to wydaje mi się, że też sporo osób niestety podchodziło od tej gry. Dobra, mamy tak, na drogo groźnego 0,97, na Roberta marketingowca 1,23. Wiecie co? Może tu jeszcze delikatnie poroluję. A dobra, myślałem, że runy nie wymieniłem, ale nie musiałem tego robić. A tak, no wolni farmerzy też grałem. Jakiś football team, to też było zajebiste. O, nie mam golda już. W sumie nie wiem, może jakieś tornadkę jeszcze by się udało? Pod golda. Dobra, jeszcze siedzi. W sumie to powymienialiśmy trochę, to... To może i by się udało coś jeszcze kliknąć. A nie mam jakiegoś itemku do wiedźmy? O, zobaczcie. Kupimy to, może będzie coś fajnego. No niech będzie. Chociaż no te bronie, no my za dużo tu leveli nie wbiliśmy, żeby te bronie nam jakoś giga dużo dawały. Dobra, jeszcze delikatne rolowanie pod pancerz. I lecimy w te lochy. O. Niech będzie. Jezu, zamiast nam lecieć jakieś rzeczy, co nam pancerz dadzą, to nam ciągle lecą bronie nowe. O, zobaczcie. Plus 150 pancerza, dobra. Pyk. I dobra. No i jeszcze coś, żeby ta 50 była. O. A, nie mam golda. O Jezu, to jest drogie. Sianko Piotrek. Nie no, grafiki w Shakesie to jest akurat top poziom. Tak samo te intra i to wszystko. A może wieża by nam padła? Na wieży mamy teraz 0,90, no to nie jest za dużo. Ale dobra, siedzi, ej. Tu możemy, chociaż... Plus 51, tylko znowu musimy runy wymieniać. Okej. Okay. Cyk. I da mi to 50%? Nie da mi, ale dobra. Wyjebane jajca. Już nie ma co. Pyk. Dobra.
robimy skana i lecimy od tych lochów, co nam dadzą najwięcej expa, do tych lochów, co tam jakieś poboczne są. Drogo groźny 0,87. Czemu mi procenty spadły? Dziwne. Ale chociaż, no dobra, najpierw 13 piętro. Na niego mamy ponad 1%. Runkę źle zmieniłem, co źle zrobiłem? O kurwa. Ty, bez kitu. Ja pierdolę, no. A tu mam wszystko dobrze? No ja jestem upo dzisiaj. Dobra. Dobra. Teraz jest okej. No ale już nie sprawdzam. Już wiemy mniej więcej co i jak. Dlatego miałem mniejsze procenty. Ale ładny design słuchawek, gdzie taką nakładkę dostać obok włosów. W pierwszym lepszym papierniczym The Shield. Pierwszy lepszy papierniczy, idziesz sobie i normalnie ci dają. I potem sobie obwijasz i masz. Czy Palek jest do buffa? Nie wiem, czy Palek jest do buffa. Zanim były te reworki klas, to Palek się bardzo dobrze trzymał, bym powiedział. Nigdy nie był jakiś giga dobry w lochach, ale... Przez to, że inne klasy też nie miały jakiegoś, wiecie, tak jak nie było jakichś berserków, jakiś tam, powiedzmy, łowca demonów, teraz zbufowany Bard, jak wyszedł, to aż tak inne klasy sobie nie robiły przewagi w tych lochach, co teraz. A teraz to... Palek trochę został w tyle, wydaje mi się, po tym jak te wszystkie reworki, nowe klasy i tak dalej powychodziły. Nie no, The Shield, właśnie historia tego, jak to się wydarzyło. Historia była taka, że zdejmowałem słuchawki z głowy, po prostu normalnie, nie jakoś tam wiesz, że odginałem bardzo, tylko po prostu zdjąłem je z głowy. I jebły. I tyle. Czy w broni mam już dobrą? Tak, tak, no, w broni mam 11. Dobra, może tu trochę... Tak na zmianę będziemy robić, no bo co? Co ty piszesz, Shield? Ale nie, właśnie ja rozumiem, że jakbym je tam jakoś bardzo mocno rozciągnął czy coś, no to wtedy by mogły jebnąć. Ale ja tak nie zdejmuję słuchawek. O dobra, mamy to. Ja tak nie zdejmuję słuchawek, ja je zdejmę normalnie. I aż mi było szkoda. Bo wiecie, jak, ja zawsze mam tak, że ja szanuję w ogóle rzeczy strasznie, nie? Jak coś tam sobie kupuję i tak dalej, to ja to szanuję. A tu coś takiego. Człowiek normalnie zdejmuje i pierdolły. Ale co? Na początku mi było szkoda, a potem skleiłem taśmą i działają. Także... Nie ma co się przejmować. Dobra, Esteros mamy z głowy. Tej to już na pewno nie zrobimy. No i teraz ten Robert. No, Robercik nam musi paść. Padnąć, Boże. Paść elegancko. O, jak szybko i mamy jakieś buciki znowu. O Jezu, ale jakie słabe. To możemy wyrzucić, powiem wam. Bo to i tak było stare. Obejrzmy sobie tą walkę. Spoko. Fajne kryty. I co my tu jeszcze mieliśmy?
No i chciwy gremlin strefa mroku, ale to już półtora... A, jeszcze ten smoczy skarbiec. To jego możemy ubić. Oj, nie to. Bo na niego mamy 5% ponad. On nam da tyle co nic, ale już... Żeby to było z głowy. Ale nie każdy tak ma no monster. Nie każdy tak ma, że szanuje jak coś kupi. Także wiesz, tu akurat... Dobra, tego to nie klikam, bo nie ma co. Nie wiem, czy mam na niego fajne procenty. Siemanko zwarcio. Czyli co? Strefa mroku nam zostaje. Spróbujemy tu coś jeszcze wycisnąć. Znam takie osoby, co kupują za, tak jak napisałeś, swoje ciężko zarobione pieniądze, a i tak tego nie szanują. Także to już chyba zależy od charakteru. A, no i te słuchawki, bo wiedziałem, że ktoś to... W sensie, no, te słuchawki to w ogóle już tak z rog albo lepiej są tak sklejone. Chociaż powiem wam, że już się psują powoli, bo na przykład mam coś takiego, że tutaj mam za lewą słuchawką włącznik, i nieraz te słuchawki tak bardzo cicho działają, że praktycznie ich nie słychać i trzeba trochę tym włącznikiem tak poruszać, mimo że są włączone i wtedy się tak jakby podgłaśniają. Także już powoli się psują, ale póki działają to strasznie są wygodne w ogóle, strasznie mi się lubi ich używać i dlatego na razie nie myślę o jakiejś zmianie. Jak się całkiem rozjebię, to będzie trzeba myśleć. Ktoś tam w ogóle kiedyś mi pisał, że po prostu mogę kupić takie same, tylko nowe. Tylko problem jest taki, że ich już nie produkują. I tak naprawdę na jakimś Allegro, jakieś powystawowe czy coś takiego jak już, no ale to wiadomo. Dobra, co my tu mamy? Hemoridor 0,75, Shenlong 0,64, Wieża 0,58, Rosiczka 0,39. Słabe procenty, ale zrobiliśmy dzisiaj dużo. Zaraz, tak jak mówię, zobaczymy jeszcze topkę, może jeszcze jakieś sportowe grzybki na tornadko. Może jakieś 2,55 by się udało, tylko że to jest woj, więc musimy tego woja przepchnąć, żeby dalej o czymś myśleć. Dobra, siedzi, okej. Następny wojownik niestety. Miałem na S39 polskim, Piotrek. Ale... dobiłem tam 500 poziom i skończyłem grę. Ja polecam Arctisy 5 albo 7. Wiesz co, miałem Arctisy, tylko że trójkę. A dobra, Jezu, myślałem, że suba, to po prostu padło. Ale nie podobały mi się jakoś. Kupiłem je i tak naprawdę leżały i się kurzyły. Używałem ich może, nie wiem, z dwa razy. I potem je tam odsprzedałem komuś. Totalnie mi jakoś te Arctisy nie siedziały. Okej, tu tam coś poszło jeszcze. Ja mogę polecić HyperX-y. Powiem ci, Senor, że jak miałem mieć współpracę z HyperX-em, to oni mi właśnie jakieś dobre słuchawki przysłali. Jakieś takie bezprzewodowe, tylko już nie pamiętam modelu. Ale takie jakieś, no, najlepsze, jakie oni tam mają. Ale jednak nie doszło do tej współpracy, im to po prostu odesłałem wszystko. W sensie odesłałem, nie odebrałem, ale już paczka u mnie była. Kurde, no nie chcę to paść. A może jeszcze tą rosiczkę spróbujemy? No żeby dobić ten 2,55 chociaż. 0,40, no to niby nie jest mało, ale dużo też nie. Czemu nie doszło? Bo strasznie długo oni ten sprzęt wysyłali. O kurwa, ty, jak szybko. To niezłe 0,40. To było coś takiego, że załóżmy... Napisali do mnie w czerwcu, myślałem, że max 2 tygodnie już będę miał sprzęt u siebie, a się okazało, że jakoś pod koniec sierpnia dopiero sprzęt dostałem od nich, tą paczkę całą. I stwierdziłem, że już mi się nie chce tego robić i że im nie odbiorę tego sprzętu po prostu, jak kurier mi przywiózł.
0,72, to nie tak mało, dobra. Może jeszcze by nam się udało go zrobić. To już są takie, wiecie, niedobitki na sam koniec. Popróbujemy troszkę. Jak nie siądzie, to trudno. Ale dobra, sporo dzisiaj zrobiliśmy, jak na naszego paladyna, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że się podobało klikanko. W sumie co chciałem ubić, to ubiłem. Tak na dobrą sprawę. Skragi, bo nie lubię jak mamy, jak nie słyszę co się dzieje wokół mnie. Dlatego sobie zawsze jedno ucho odkrywam. Bo jak mam założone całkiem, to zupełnie nic nie słyszę dookoła. Yaoshi siemanko, bo nie wiem czy mówiłem, dobra, padło. Tak, tylko że ja jakby tą współpracę miałem mieć przez agencję. W sensie jakaś agencja się do mnie odezwała. Ale to i tak chyba było z ich winy. Bo ta agencja ciągle czekała na informacje właśnie od HyperX-a, jak tam ten. Jak tam z tym sprzętem i tak dalej. I to chyba tak jak napisałeś, HyperX to tak opóźniał, że tak powiem. Więc no, więc w sumie możesz mieć rację. No i co? Może jeszcze tego byśmy ubili. To też jest zwiat. Także przy odrobince szczęścia. Już nawet nie sprawdzam procentów. Powiedzmy, że jest jakieś 150 prób na niego. Siądzie to siądzie, nie to nie. Możesz klucz do następnego kopać? Wiem, ale no za dużo tam nie zrobimy. Nie wiem, czy w tym następnym na początku to nie jest jakiś mag w ogóle, to tym bardziej. Ale może jeszcze się uda, jakby Kunegunda coś tam potańczyła, to... To może i by się udało jeszcze tego... O, dokładnie, zobaczcie. Mamy to. Brońka plus 18, w teorii fajna, ale nie jakaś giga jak na maga. To możemy sprzedać. I co ja tu mogę jeszcze popróbować? To trollowe trio. Ile to mi da expa w ogóle? 213 level. To bardzo mało expa mi to da. Ale możemy w sumie... Może wbijemy ten 256? Jezu, to jest takie... Nigdy nie wiesz kiedy skończyć. O, do... A, to niezły exp. Dobra, to jeszcze jeden skanik. Czym byśmy tu mogli docisnąć? Shenlong 071. Który on ma level? 222. Może? Na niego mamy 0,71, na wieżę mamy 0,70 i na całą resztę mamy 0,00. Albo not possible. Do kiedy czekasz z kalendarzem? Wczoraj miałem level z kalendarza na tym koncie. Więc no, więc dzisiaj sobie skipuję, no bo nie mam żadnego expa w tym co mi się wylosował. Nie, no ale to wiesz, on tam ma też czarne gemy i tak dalej, no nie? Jakbyśmy tu dorwali czarne gemy, to też pewnie coś więcej by padło. Ale no tak, no... Paladynem to jest męczarnia, tu jakby nie da się ukryć. Jaka drużyna Isenor, bo nie wiem o co pytasz tak szczerze mówiąc. No padnie on czy nie padnie? Dobra, jeszcze z 50 prób. Normalnie bym tego nie robił, gdyby nam tak mało nie brakowało do levela. Ale spróbujemy. Jak nie, to aweczka. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery... 3, 2 i 1. Wszystko. Właśnie pupile zrobiłem na początku, wiesz? Wiktor. W pupilach ubiłem to, co mogłem. W pupilach już nie damy rady. Trudno, aweczką się dobije. Aweczkę jeszcze dzisiaj mamy praktycznie całą. Ale dobra. Trochę expa wbiliśmy. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Prawie 2, 5, 6 level. A który ja miałem na początku? 2, 4, 2 chyba. No to powiedzmy, że
14 leveli wbite. Nie ma tragedii. I okej, okay, sala chwały jeszcze wam pokażę na koniec. Jak tutaj sobie radzą topowi paladyni? Namo 267. Czyli no troszkę ponad... Tak, ale ja już liczę, że wbiję ten 256, no nie? Zaweczki. Namo ma 267, no to 11 leveli więcej. Lepongs ma 252, no to mniej. I tutaj Bofis 259 widzę. To on ma parę leveli więcej. O, tu jakiś 258. Porobiło się tu trochę tych paladynów. Na początku aż tyle nie było z takim wyższym levelem. Trochę tu podgonili chłopaki. Ale dobra. Ja jestem zadowolony. Natomiast właśnie jak to wygląda w topeczce? Mamy Marksmana, same czarne duże gemy. Ciekawe ile oni mają salek 15. Mają to napisane? 6 salek 15. No to już jest 6%. To można by się pokusić o kopanie. Bez kita. Co my tu mamy? UW 300. Spacer 300. Norik 300. Turo 300 też. Seven 304. Seven cały czas tu nie ma czarnych gemów. Ja też ostatnio mówiłem na odcinku, to też nie chciałem, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, bo powiedziałem to na tym odcinku bodajże wczorajszym z klikania paladyna. Gdyby on miał jakieś czarne gemy i tak dalej, to ten level 300 to by była normalka, nie? Że on tak szybko wbił i tak dalej. Dużo grzybów na lochy, na jakieś przebierania i inne pierdoły i wiecie, to siada. Ale to jest najśmieszniejsze, że on nie ma żadnych czarnych gemów i on i tak ten 300 tak szybko wbił. To jest dla mnie dziwne. Ale dobra, nieważne. No, ale tak się topka ogólnie prezentuje. Tu jakiś Wojek 264. Tu jakiś 250. A, no jeszcze, no ale ja patrzę top 30, nie? Jak ktoś tam sobie spadł, no to sobie spadł. Gildyjka na razie nieważne, twierdzę nieważne, pupilki tak. Tu mają już po 42 i podziemia tak. Już chyba jedna osoba miała 13 serce, jak dobrze pamiętam. Kilka ma 12, no i 11, 10.